się uda w ogóle, jak będzie z tym graniem. Będzie kolor oczu. W sumie mogą być zielone. No, takie były fajne. Mołuskie. Okej. Akceptuj. Ja sobie już zdążyłam zrobić postać. To i tak, kurde. Co? Zanim zacznę zapraszam, musisz tam zrobić coś. No samouczek, nie? Tylko gra jest turbo głośna. Nie chciałabym nas pozbawiać muzyki, ale... Cześć, Dershi! Nie, strunek miał być o 20 dzisiaj w ogóle, ale się przesunęło troszkę. Hej, dzieciaku. Ubrania sobie nie zmieniłaś? Nie. Wiedziałam, że można. Nie doszłam do ubrania. Mam do ciebie inną drogę. No spokojnie, przeszkadza mi takie wdzianko. W sumie. Magok! Patrz, podziękowania polecam. Emotka wpadła. Przekleś ładnie w ogóle. Wydaje mi się, że na live się nie reaguje gra póki co. Znowu mnie by znać kogoś i sądzę, że ty się nadajesz. Jeśli co, musisz przez nie przejść, to w zasadzie niezwykłe, niepokojące wyglądające drzwi w środku lasu, bardziej rodzaj portalu. Okej. Okay. Nie mogę cię zmusić do przekroczenia progu, to musi być twój własny wybór, ale byłoby miło, gdybym nie musiał za długo czekać na odpowiedź. Im dłużej tu jestem, moje myśli coraz bardziej zwalniają. Nie wytrzymam dużo dłużej. Okej. Okay. No to chodź. Cześć, Marcia! Hejo! No i nas zsysło. Are you there? A wszystko dobrze. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Łubziaki. Wszystko dobrze, Wercia. Powoli do przodu. Miałam spokojny dzień w pracy, także... Nice. Zdążyłam cały... O! A, to można zebrać. To ja chcę. Nie wiem, co się z nich robi, ale czuję, że im będą potrzebne. No, karmi się tak. A. Szybko mi albo gutkami. Passion Dale. Miło, że wpadasz, nawet gdyby na chwilę.
Też wszystkiego dobrego w nowym roku życzę. Udało ci się, od razu lepiej. Już miałem czarne wizje. Nie lubię przechodzić na drugą stronę. O. Witaj w cienistej krainie. No jasne, Wercia. Grzybki na start, wiesz, żeby się potem dobrze grało. W sumie to dlatego, że jesteś. Chodź za mną, wszystko wyjaśnię. Jest jakieś normalne sterowanie w miarę. Wzięcie tu na prośbę starej przyjaciółki kogoś z waszej strony, kto przybył tu wieki temu. Okej. Okay. Hej, Sebex! Szczęśliwego nowego roku! Drogi mądry kruku, wiem jak pomóc tobie i mądrom. Musisz znaleźć wojownika o silnym ciele i niezłomnej woli. Poczulonego na zwierzęta. Szukaj go, kiedy bariera jest najcieńsza. To pewnie było Halloween, słuchajcie. Przywieź go tutaj, by go dokończył dzieło, którego w swojej słabości już nie zdołam doprowadzić do końca. Taka osoba musi współpracować z mandrami, by odbudować ich potęgę, a także odszukać moje rzeczy, które ukryłam przed kadukami. Znajdź kogoś takiego. To jedyny sposób, by ocalić cienistą krainę. Pozdrowieniami, Sarah Howe. Cześć, Azrael! Szacunek dysponujesz darem mowy zwierząt. O, no proszę. Ha, to jest ta sama historia, okej. Okay. Nie? Gdzie żeś kruku poleciał? Tam coś jest? Tu mam się... A tu! A tu! Nie widzę, żeby tu jakieś zguby były póki co. Kiedy troszkę się przeszliśmy po okolicy, czas zabrać się do roboty. Mam pewne podejrzenie co do ciebie, które chciałbym sprawdzić, przekonać się, czy na pewno wybrałem właściwą osobę do tego przedsięwzięcia. Sądzę, że masz większy potencjał niż ci się wydaje. Widzisz ten stoi kryształ, podejdź do niego. Zestrój swój umysł tak, by je przebudzić. Zobacz, co się stanie. Pierwsza kapustka i druga kapustka. O nie. Aha. Kijek. No i... No wyciągnęłam. A, pojawił się znowu, dobra. O nie! Thank you.
Okej. Chyba się udało. No, prześliczne są. To prawda. Przeurocze. Zatem udało ci się poznać już naszych szacownych sprzymierzeńców mandrów oraz zniszczyć grupę wałęsających się dzikunów. Całkiem nieźle, dzieciaku. Towarzyskie ludki. Niestety ziemia im już nie służy. Wszystko, co z niej pochodzi, jest skażone, niejadalne. Ty w to grasz na padzie? No właśnie podłączyłem, no. Właśnie słyszę gałki, tak mi się wydawało, mówię. W sumie gra chyba była zrobiona pod konsolę, no. Dobra. Nie wiem, ile tego drewna potrzeba. 5. A 5 jest napisane, dobrze. Kurde, nie wiem, co z tymi drzewami, czy one dorastają, czy nie. Zbuduj kocioł. C, aby przejść do trybu budowania. Okej. QL, wybierz budowlę. Dobra, umieść. Oj, smutny. Był przestraszony bardziej, niepewny. Chodźcie. Zapuścił pędy i gotowe. O, i znowu się schował. A kiedy się kończy samouczek? Będzie napisane, że jest koniec. Że będziesz mogła zaprosić już ze znajomymi, nie? Okej. A ty już, Eru, robisz samouczek? Tak. Zbierz zasoby. No ja już coś zebrałam, ale to... Karton no, soku. Kartony są w tych, nie? W śmieciach? Śmiecia w autach. Bardziej chyba w autach będzie, nie? W jakichś tam skrzynkach, nie? No okej, okay. Czyli muszę się rozejrzeć. To już nie jest samo bieganie w tym jednym miejscu, że tak powiem. Dobra. Zobaczmy, co tu mamy w ogóle. Tu jest wejście pod górę. A tu jest dom. Dobra. Mam kartoniki soku, 2. No w tej studni mi się wydaje, że woda się nie kończy, ale ci mogą zniszczyć, nie? Te aha. Stworki, nie? Że musisz nowe coś tam potem wybrać. Się zebrać soczki, to wróćmy. Chyba jak je nakarmisz i ten, to chyba już jest właśnie ten, nie? Koniec. Ale głowy nie daje. Nie pamiętam, kiedy tam pisało, że ten. Nie
nie, bo jeszcze chyba o tych łóżkach musi być też informacja, nie? I zabawka. Znaleziona nazwa Drake'a. I co, one uciekły? Nie, ale jedną zbierać te jagódki. Ale mnie się imiona nie pokazały tych Drake'ów. Jak nie? Masz. Podejdziesz bliżej, to dopiero jest imię, nie? Aha. Aha, Filipunia. Odzyskaj pełnię zdrowia, a ten drugi? No to dziś każdy ma inne to, nie? Bo ja miałem co... Tuptusia i coś tam jeszcze. No. Robaktuś. Daj znać potem, Damian, jakie tobie wyskoczą. Siekaduk wypełniał magię tego miejsca. Ich umysły są już tak... nie są już takie jak dawniej. Najpierw zadbajmy do końca o podstawowe podżywy mandrów. Mandrowie potrzebują więcej niż tylko żywności i wody, muszą też mieć gdzie spać. Do tego te istoty mogą dosłownie umrzeć z nudów. Kibla. Co? Wamatek i blaptuś. Masakra, po prostu. Naprawdę sobie z zapewnieniem im miejsca do spania i rozrywki. Słomiane posłanie i kukiełki. Jeśli nie zadbasz o odpowiednią liczbę łóżek, populacja stworków zacznie się kurczyć. O nie! Czy ty coś ode mnie chcesz? Zebrane czary. No okej. Okay. Dobra, czyli rozumiem, że mam zbudować dwa słomiane posłania i dwie kukiełki. Pod C. Lewy shift. A, okej, okay, tak się odwraca. I tak, wiesz, bo to są te jednorazówki, to... Nie masz liści chyba, nie? Gałązek. Gałązki wypadają z drzewa. No też czasami. Tego się nie da zepsuć. Może z tych małych. No, z tych małych. Czarów więcej, aha. No musisz pogadać, nie? Boże, jakie one w ogóle słodkie dźwięki wydają. No, brakuje ci czego. A, no, pałki wodnej. No tu gdzieś była. To nawet była podpowiedź, jak pierwszy raz się wdepnie w wodę. O. Że możesz kamień zrobić, zebrać eter i zrobić kamień ochronny. A myśmy się wczoraj? Wczoraj to było, nie? Cośmy się nagłowili. Nie, przedwczoraj. Przedwczoraj to było. Urocza. Zaraz pogadamy z mądrym krukiem. Chciałam się tym zabaweczkom przyjrzeć. Całkiem spoko. Jak po jakichś takich workach na mąkę czy coś wypełnione.
i sznurkiem przewiązane. Popatrz tylko, jak one szybko rosną. Chlip. No więc, jak zapewne udało ci się zauważyć, zasoby na tej wyspie są nieco ograniczone. Także w tej sprawie, jak może udało ci się zauważyć, nie bardzo możesz się z niej wydostać. Ale cię nie bój, zapewne domyślasz się, że też nie jest to sytuacja bez wyjścia. Rozwiązanie możesz sobie zbudować. Weź ten plan, dzięki niemu uzyskasz dostęp do starożytnej, tajemnej sztuki tworzenia warsztatu rozmaitości. Dalej spróbuj go zbudować, musisz, jeśli chcesz się stąd wydostać, jeśli chcesz się w ogóle stąd wydostać, okej, kamyczki. Cudowne. Gotowy. Pewnie znowu... A nie, dobra, kryształ ochronny stworzyć. Dobre przeczucie, jeśli żywiłem, jakie żywiłem wobec ciebie, jest coraz lepsze. Przepraszam, że cię w to wciągam, ale sprawy przybrały dość dramatyczny obrót. Wejdź na latarnię morską na północy, rozejrzyj się, wypatruj hibernujących mandrów i zbierz wszelkie plany, jakie tylko znajdziesz. Wróć do mnie, kiedy już trochę rozejrzysz się po okolicy. Dobra, ja mam teraz zbadać szczyt latarni, ale to już chyba nie jest na samouczek. Pytanie, czy ja mogę tutaj jakoś was zaprosić? Nie? Musisz dojść do... dojść dalej w kampanii, czyli jeszcze muszę iść tam. Czyli chyba z latarnią musisz to zrobić, nie? No. Dobra, ale potrzebowalibyśmy więcej kryształów w ogóle. Kryształy. Tego się nie da rozbić. A co tu jest? Sklepik. Sroka. Dom to bardziej to taki gołąbek, kurde, wygląda. To są błyskotki, no dobra. Masz 8, wiem. A czy idzie sprzedawać potem, nie? Te pałki czy coś tam. No, okej. Czyli to jest waluta w tej grze. Tiatu. To też możesz dać. Może zrobimy łóżka tym naszym przed wyjściem. No nie, bo plany to dopiero jak wrócisz chyba. Ale te, wiesz, po prostu jeszcze po jednym leżonku, bo nie wiem ile mi tam zajdzie, nie? Czy my tu coś jeszcze mamy? Gdzie to w ogóle jest? Tam, w tamtą stronę. Czyli tu mostem będziemy szli. Nie ma pićka. Do teleportacji. Na 5 potrzebuję. Nie, a ja bym chciała. Czekaj, jak zmienić
Bo pod Q mam jakiś taki, pod trójką jakiś kryształ. Jak ja to mogę zmienić? Trójkę wciśnij. Okej. No dobra, to idźmy. Jeszcze jeden sobie zrób. Cztery? Mhm. A pamiętaj, że tam jest mniejsza wyspa i dopiero latarnie. No tak, w sumie racja. Się można ładnie wkopać, jak się nie wie, nie? Że wiesz, gdzieś tak na jolo. Znaczy, ty już chyba nie musisz do podchodzić do tego. Ja nie wiem nawet. Żeby nie po trzy sztuki widzę. O Jezu! Się wystraszyłam. Płotka szarka. Wesołe są te rzeczy. To może ja bym sobie jeszcze wróciła. Czy ja mogę w ogóle zrobić ten kryształ, jak ja go nie robiłam wcześniej? Ten teleportacyjny, wiesz? A to chyba nie sprawdź. Tworzenie rozmaitości? Nie, są zablokowane. No dobra, to cofniemy się jeszcze. Bo potem szkoda biec taki kawał. To szczerze i tak nie mam kamieni, żeby wrócić. Dobra. To możemy im te jagódki jeszcze zostawić, tak w razie W. Biegniemy, słuchajcie. Jeszcze by się może... Aha, bo ona podmieni sobie, nie? Mówiłeś, że jak skończy jej się jedna broń, to weźmie drugą w łapkę. To też jest spoko. Jakieś auto po drodze. Albo nie, czekaj, bo tu było ten. Pokaż mapę. Możesz się widzieć z nim. No wiem, że mogę. W sensie chciałam sobie wyjść na brzeg. Nie, tu jest od razu. A to widzisz, inny układ wysp masz też. Ja miałem... To jest wszystko randomowo zawsze, widzimy. No ty miałeś dwie faktycznie. Taką mniejszą przed i dalej no, trochę większą. I dopiero latarnię, no. To do mnie grało w ogóle. Dobra, zwiedzać będziemy później. Pewnie i tak niejednokrotnie się tu będzie przychodzić. One grają, jak się nie przesuwasz. No, muzyczka jest, no jak to. Następną.
nartę mam. Są jakieś super te... Super wózki, słuchajcie. Przytrzymaj jedno, by otworzyć menu ekwipunku. A, okej. Okay. Ten deseń, no dobra. Czy ja to mogę uderzyć? Pusto, nie? Dziennika poczciwego masona. Niech przeklęci będą heretycy. Do dnia dzisiejszego przed naszym sądem stanęło 5 dusz. Każda obciążona przez dowody spektralne, przesłuchana, po czym wysłana do stwórcy. Niektórzy nazywają takie metody działaniami drastycznymi, ale powiadam im, jeśli nie wyznają swych grzechów w tym życiu, uczynią to w przyszłym. Kimże bowiem jestem, by żałować potępionym ich losu? Okej. Okay. Aby użyć broni spryskiwacza ze środkiem chwastobójczym. Okej. Synchronizujemy teren. Znaczy to będzie są te, nie? Pokazane. Mhm. Te mandrejki, czy jakim tam. No. No dobra, i jakie mamy zadanie teraz? No, wróć do kruka. Się przed najazdem. O, a tu jest kryształ i torba. No dobra. Też mi łuk wypadł. Tobie chyba stąd też łuk wyskoczył ostatnio, nie? Nie. Coś innego? Gdzieś coś innego. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, spróbujmy w takim razie użyć teleportu. Tu na nas prezent czeka. Otrzymaj dar. O! Już ten duży! Mhm. To jest nie fair. Jeszcze tu słyszę jakieś... To może jego ostatnie westchnienie było. Znaleziono hibernującą mandrejkę. Tak, pokaż mapę. Teraz, daj kryształ. Albo nie, bo to się okaże, jest na to zadanie. Tu są okolice pozaznaczane. Okidoki. Odwiedźmy kruka. Blok jest pod tym. Najpierw już do tego. Do garnuszka. No, bo są już głodne. Tak zrobię i zrobimy im może leżonka. I zabaweczki jeszcze. Aha, gałązek mi brakuje. To potrzebuje tych cienkich drzewek. O, może to?